Jutro w naszym dzienniku. Federalizacja Unii Europejskiej postępuje. Unijni biurokraci będą kontynuować ataki na suwerenność Polski, ostrzega w specjalnym wywiadzie minister Zbigniew Ziobro. Zawalczmy o każde życie. Rodzice chorych i niepełnosprawnych dzieci apelują do władz o radykalny wzrost nakładów na opiekę nad najsłabszymi. Próba szantażu. Czy niezaszczepieni Polacy będą dyskryminowani przez rząd? Dzisiejsza noc mglista i pochmurna, ale jak na styczeń całkiem ciepła. Joanna Wysocka, czas na aktualne prognozy.